Dzień dobry, witam serdecznie. Kolejne rozmowy branżowe. Tym razem oczywiście z imprezy, czyli z naszego dużego eventu, a więc z Cryptoversa. Nowy projekt, którego nie było jeszcze na naszym kanale. Miło mi poznać, Meta Tower, Michał Wojciechowski. Witam serdecznie. Cześć. Myślę, że ważne to jest to, żebyśmy na początku trochę Was poznali. Chciałbym dowiedzieć się o Twojej drodze biznesowej. Jak zaczynaliście mniej więcej? Jakie macie dzisiaj doświadczenie, żeby budować tak duży projekt, który oczywiście chcecie stworzyć? Fajnie, żebyś też opowiedział trochę o teamie. Czy masz dobrych ludzi w zespole? Czy długo się znacie? Czy jest to gdzieś tam team utworzony na potrzeby projektu? Czy być może wcześniej robiliście razem jakieś rzeczy? Core projektu jest stworzony z ludzi, z którymi już współpracowaliśmy od wielu lat. Znaliśmy się też osobiście. Realizowaliśmy na różnych płaszczyznach projekty związane z właśnie światem wirtualnym, z kryptowalutami. Inspirowaliśmy się nawzajem przez długie miesiące i na tej podstawie powstał ten projekt. Nie byłoby to możliwe, gdybyśmy nie mieli odpowiednich kompetencji i gdybyśmy się wcześniej nie inspirowali. Przede wszystkim zmieniający się świat, realia, pandemia skłoniły nas do tego, żeby troszkę odważniej pomyśleć o naszych pomysłach, o pomysłach, które wcześniej tworzyliśmy dla dużych korporacji i żeby przekuć to w skalę globalną, tak? Żeby się nie bać po prostu. Potrzebna była do tego ułańska fantazja, którą wnosił Igor, związany z dużymi inwestycjami, który chciał być na początku founderem, który uwierzył w ten projekt. Ten projekt nie powstałby dzięki naszym adwajzorom, naszym partnerom, mojemu doświadczeniu wyniesionego z firm, ze współpracy firm digitalowych, takich jak Microsoft, takich jak Meta. Chciałem po prostu też stworzyć swoje dziecko. Myślę, że każdy w pewnym okresie życia myśli o tym, żeby przekuć pewne idee i poczuć się u siebie na swoim projekcie i zrealizować właśnie coś takiego, co po nim zostanie, albo stworzyć swój pomnik niejako. I tutaj właśnie się spotkaliśmy kilka osób i zbudowaliśmy na bazie 3-4 osób szerszy zespół, który miał doświadczenie produkcyjne, jeżeli chodzi o development, który miał doświadczenie produkcyjne, jeżeli chodzi o całą sferę wizualną. Korzystaliśmy z firm i skorzystaliśmy z przyjaciół, którzy pracują w tych firmach. Bez nich też ten projekt by nie powstał tak szybko. My ten projekt tworzymy od 4 miesięcy, natomiast tak jak mówię, na to, że to wszystko powstało w 4 miesiące, co możecie dzisiaj zobaczyć na stronie tutaj, pracowaliśmy po kilka lat w innych firmach, w innych sektorach bardzo często, po prostu przekuliśmy to na ten efekt. Wiele projektów tak naprawdę teraz nie wychodzi z ukrycia, tak to nazwijmy. Czeka być może na trochę lepsze czasy, na lepszy sentyment. Wy jednak postanowiliście wystartować. Czy była jakaś taka burza mózgu w zespole, że być może nie przeczekać tego trudnego czasu dla inwestorów i nie opóźnić pewnych rzeczy? Czy pracujecie pełną parą i tak jakby nie zwracacie uwagi na to, w jakim miejscu jesteśmy? Nie, wychodzimy z założenia, że nigdy nie bylibyśmy gotowi, jeżeli podeszlibyśmy do tego, że chcemy stworzyć gotowy, przygotowany na wszystko projekt. Duże projekty rodzą się w bólach, duże projekty wymagają czasu i feedbacku z zewnątrz, żeby były efektowne i efektywne. Wypracowujemy cały czas formułę, w jakiej pracujemy z zespołem, wypracowujemy wiele pomysłów, które cały czas wciągamy do naszego świata wirtualnego. Ten projekt będzie się rozwijał latami, to nie jest projekt, który będzie trwał tygodnie albo miesiące. To jest projekt, który będzie się rozwijał przez najbliższe być może 8-7 lat. Tak? Tak widzimy to w dłuższej perspektywie. Chcieliśmy być na tym rynku jak najszybciej. W dzisiejszych czasach bardzo dużą rolę odgrywa branding i chcieliśmy też właśnie zapoznać szersze grono z naszym pomysłem, zobaczyć, czy spotyka się ono z pozytywnym feedbackiem, jak jest odbierane przez młodą generację, generację Z, i na tej podstawie dopiero chcemy ten projekt rozwijać. Tak? Wykorzystujemy obecne trendy. Wiele projektów, tak jak na przykład Meta, powstawało 3 lata temu i dzisiaj po prostu są generyczne. Tak? Nie mają do zaoferowania nic interesującego osobom, które dzisiaj mają 14, 13, 16 lat.
nie chcieliśmy być w tym momencie za 3 lata, dlatego ten projekt uważamy za projekt, który tworzymy my wszyscy tutaj i wokół którego chcemy stworzyć szerokie community. Ja bardzo lubię i doceniam to właśnie, że jeżeli projekt jest polski, oczywiście wy macie aspiracje międzynarodowe, aspiracje globalne, ale lubię właśnie taki start na takim evencie, kiedy my również jako Polacy mamy okazję poznać projekt gdzieś tam z pierwszej ręki, porozmawiać z founderem, porozmawiać z teamem. To są zawsze takie mega informacje. Powiedz mi, czy obecnie team to jest w 100% Polacy, czy gdzieś już szukacie adwajzorów za granicą i już myślicie o tym globalnym rozwoju, czy tak jakby rozpoczniecie promowanie projektu od polskiego rynku? Wiesz co, ze względów komunikacyjnych i też jakby wyedukowania rynków o tym, czym jest blockchain, czym jest NFT, chcieliśmy pozyskać adwajzorów z różnych krajów, żeby też mieć różne opinie na ten temat, co my robimy, żeby mogli rzucać różne światło na temat naszych pomysłów. Współpracujemy razem z Garem, który pochodzi z Nowego Jorku, który ma duże doświadczenie w biznesach kryptowalutowych, w projektach digitalowych opartych o właśnie metaversy. Współpracujemy z Jurim, który jest właścicielem Party Space, jednego z takich głośniejszych metaversów umożliwiających komunikowanie albo organizowanie spotkań wirtualnych. Także to są nasze kontakty, które wykorzystujemy, z których korzystamy. Ludzie, którzy są bardzo mocno zaangażowani w projekt, którzy czują to samo, co my do tego projektu, pokładają w nim duże nadzieje i angażują swoje serce, tak? To, co powiedziałeś o rynku lokalnym, jakby startujemy bez żadnych kompleksów. To, co jest dla nas najważniejsze, to jest zbudowanie community wokół projektu. I to community najłatwiej jest nam zbudować na pewno w Polsce. W tej chwili też organizujemy, albo jesteśmy partnerem takich eventów na dwóch różnych kontynentach, na dwóch innych kontynentach. Chcemy się pojawiać w miejscach, które mówią o krypto. Chcemy wychodzić właśnie globalnie ze swoją ofertą. Ale no tak jak mówię, tą podstawą działania jest fizyczne spotkanie się na takim evencie, pojechanie do kogoś, budowanie relacji z tymi osobami, bo też to, o czym mówimy, metaversy i cała wirtualna sfera, którą tworzymy, wirtualny świat, jest dla nas tylko okazją do tego, żeby nasze relacje na żywo były lepsze, ale my w żaden sposób nie chcemy tych relacji zastępować metaversami, tak? Nie chcemy oszukiwać młodych ludzi, że będą spędzali tam, albo ich rodziców, że będą spędzali w metaversie 24 godziny na dobę i będą od niego uzależnieni, ale każdy rodzic chciałby mieć tą możliwość w wieku swoich dzieci, które dzisiaj wychowuje, czy czytania książki w metaversie i jakby generowania jej treści w czasie rzeczywistym w takim metaversie, tak? To jest przyszłość i dajemy tym ludziom po prostu nowe perspektywy, nowe światło na to, w jaki sposób się edukować, doświadczać. Jednym słowem, wykorzystujemy trend experience, wykorzystujemy te trendy, które są związane z metaversem, do tego, żeby stworzyć efektywne i efektowne narzędzie. Tutaj od razu widzę taką synergię, mam absolutnie takie same podejście, kiedy ja tworzyłem też kryptoekipę, to były to tylko grupy na Telegramie, te spotkania właśnie takie offline'owe, ale potem tego typu eventy, spotkania, poznanie się na żywo, to też buduje i wzmacnia społeczność. Myślę, że możemy teraz przejść do głównego celu naszej rozmowy. Czym tak naprawdę jest projekt MetaTower, jakie macie cele i oczywiście jaka jest wasza wizja? Naszym celem jest stworzenie metaversu lifestyle'owego, którego jeszcze nie było na rynku, który ma być przedłużeniem social mediów, jakie dzisiaj znamy. W bezpośredniej bliskości do nas jest Instagram. To samo, co dzisiaj dzieje się na Instagramie, to samo, po co ludzie wchodzą na Instagram, jest spójne z tym, co my oferujemy albo będziemy oferowali w niedalekiej przyszłości naszym użytkownikom. Tak jak dzisiaj tworzysz swoje zdjęcie albo swój profil na Instagramie i na ten profil składają się twoje zdjęcia, twoje zdjęcie profilowe, tym samym w przyszłości będzie awatar, tak? To będzie twoja ikona stylu, to będzie coś, co będzie, dzięki czemu będziesz mógł nawiązywać relacje, dzięki czemu będziesz mógł pokazać swoją osobowość na zewnątrz. I to jest nasze zadanie, dostarczyć efektywnie działające narzędzie,
do tego, żeby te kontakty, które dzisiaj, albo ten influence, który dzieje się na Instagramie, przeszedł w sposób płynny na naszą platformę, do Meta Tower. Jeżeli chodzi o wizje, to one wybiegają daleko w przyszłość. Są powiązane z kosmosem, z eksploracją kosmosu, z tym, żebyśmy mogli zaburzać prawidła na przykład grawitacji, żebyśmy mogli robić rzeczy, które dzisiaj na Ziemi są niemożliwe, żebyśmy mogli inwestować też w kosmos, żebyśmy mieli bezpośrednie przełożenie na to, w jaki sposób kosmos jest eksplorowany. Ale to jest, tak jak mówię, wizja. Na początku skupiamy się na platformie Meta Tower, na Metaversie, a dopiero potem chcemy właśnie przechodzić w dalsze działania związane bardziej z kosmosem, z tym, co też dla nas jest przyszłością, albo jest przyszłością jeszcze dla generacji następnej. Przejdźmy do ekosystemu. Jak będzie tak naprawdę działał i wyglądał ekosystem właśnie Meta Tower? W jaki sposób użytkownicy będą mogli wchodzić tu w interakcję? No i oczywiście muszę zadać pytanie, czy będziecie mieli token? Tak, nasz token jest tokenem przeznaczonym do tego, żeby użytkownicy mogli przeznaczać go na experience w naszym Meta Tower, w naszym świecie, kupować za niego ubrania, NFT, wyposażać wnętrze swoich mieszkań. Idąc dalej, jest narzędziem, które pozwoli im na przykład wykupić playlistę na jakiejś platformie muzycznej. Także mamy bardzo dużo pomysłów na to, w jaki sposób token może być wykorzystywany, ponieważ liczba tokena jest ograniczona. Tutaj ważną rolę będzie pełniła giełda i przygotowany pod naszych użytkowników launchpad i portfel, ściśle spersonalizowany właśnie tylko i wyłącznie pod naszą platformę. To będzie też napędzało jakby obrót tym tokenem, tak? I wzrost jego wartości. Więc z jednej strony korzystają na tym nasi inwestorzy, którzy dzisiaj inwestują w token, a z drugiej strony gwarantujemy też, że nasza platforma będzie miała elitarny wymiar, tak? Tak jak mówię, nie każdy z jakimś czasem będzie mógł sobie pozwolić na to, żeby tam wejść. Liczba użytkowników będzie ograniczona zawsze, co nie znaczy, że tych użytkowników będzie kilkudziesięciu, tak? Przewidujemy, że liczba naszych użytkowników w przeciągu następnych kilku lat wzrośnie do kilkunastu tysięcy. Zobaczymy, jak będzie wyglądał dalszy rozwój po launchu pod koniec tego roku aplikacji. Ta aplikacja na początku będzie przeznaczona dla influencerów. Będziemy robili też testy na pewnych grupach docelowych. Także małymi krokami będziemy wprowadzali najpierw aplikację umożliwiającą tworzenie awatara i na tej podstawie będziemy przystosowali platformę i wydolność platformy do tego, ile osób będzie, jakie obciążenia na serwerach będziemy mogli, jakim obciążeniom na serwerach będziemy mogli sprostać. Od strony technologicznej będziemy bazowali na real-time engine. Nie chcę tutaj jeszcze zdradzać, jaki będzie to silnik renderujący, natomiast wszystko, co pokazujemy na naszych renderach, będzie dowiezione w takiej jakości, w jaką pokazujemy. Jeżeli jesteś użytkownikiem, który grał w PlayStation całe życie, wykorzystując platformę PlayStation, to od razu mówię, że ta jakość w platformach metaversowych nie będzie taka, jaką dostarczają platformy gamingowe, ale to dlatego też właśnie mówimy i komunikujemy, że nie jesteśmy platformą gamingową, jesteśmy platformą lifestyle'ową. W przeciągu najbliższych lat ta technologia Web3 będzie pozwalała na to, że ta jakość będzie wzrastała, jeżeli chodzi o odwzorowanie rzeczywistości. Chcemy iść w stronę jak najdokładniejszego odzwierciedlenia rzeczywistości w naszym metaversie. Chcemy dawać użytkownikom nieograniczoną możliwość kreacji, przekuwania własnej wyobraźni na rzeczywistość właśnie metaversową. Do tego są potrzebne narzędzia. Te narzędzia dzisiaj się rozwijają. Też trzeba sobie jasno powiedzieć, że to nie są gotowe narzędzia. Gdyby to były gotowe narzędzia, nie byłby to tak emocjonujący projekt, tak? Zakładamy, że będziemy to rozwijali razem z trendami, z narzędziami, które się rozwijają, z technologiami. I na tym to wszystko polega. Dlatego spotykamy się dzisiaj tutaj, a nie na evencie gamingowym. No właśnie, chciałbym jeszcze dopytać o Meta Tower trochę od takiej strony praktycznej. Co tak naprawdę użytkownik będzie mógł robić w waszym metaversie? Czyli tak, będziemy mieli aplikację, tak?
Tam będziemy mogli mieć swego awatara i co dalej? Co dokładnie będziemy mogli, że tak powiem, w tym metaversie robić konkretnie? Przede wszystkim awatar jest narzędziem. Narzędziem do tego, żeby wykorzystywać go tak samo, jak wykorzystujesz Instagram, czyli żeby szerować content. My jesteśmy odpowiedzialni, żeby dostarczać na naszej platformie content ciekawy do szerowania, angażując w to dużą ilość influencerów, ciekawe wydarzenia, jak koncerty, jak wyścigi, jak relacje z wydarzeń, takich jak na przykład Formuła 1, wyścigi Formuły 1, więc to są wszystko to wszystko ma zaangażować i zagwarantować naszym użytkownikom, którzy stworzą u nas swojego awatara, ciekawy content do szerowania. I na tym w gruncie rzeczy bazuje cała platforma Metaverse. Kolejną stroną jest sam awatar, który jest nośnikiem NFTs, tak? Sam fakt, że możesz sobie stworzyć swojego awatara ciekawie wyglądającego, zaszerować go w środowisku AR-owym, ale jakże wirtualnym, daje ci możliwość wchodzenia w interakcję z tym awatarem i szerowania go na social mediach, tak jak Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat. A wiemy, że te platformy idą w tym kierunku. Tak, tak. Zintegrujemy to właśnie z tymi platformami. Wszystkie prace trwają nasze, są sfokusowane na to, żebyśmy mogli bezpośrednio z naszego metaversu udostępniać awatara w swoim środowisku właśnie na tych platformach, tak? Współpracujemy z Snapchatem, rozmawiamy ze Snapchatem, to nie jest oficjalna współpraca i chcemy właśnie też stworzyć awatara, który będzie mógł być dostępny w środowisku AR-owym, nie tylko wirtualnym. Aplikacja, portfel, NFT i chciałbym trochę to odnieść do Waszej roadmapy. Na jakim etapie już dzisiaj jesteście, tak? Co udało się zrobić do tej pory? Jesteśmy, i oczywiście kiedy mniej więcej wystartujecie? Jesteśmy na etapie zbudowania, ukończenia budowy naszego core teamu. Chcemy jeszcze w tej chwili rozbudować management, żebyśmy mogli lepiej prowadzić relacje z naszymi potencjalnymi partnerami i z naszymi partnerami na całym świecie. Zrobiliśmy soft launch, skończyliśmy pierwszą rundę sprzedażową, która finansowała nasz projekt. Rozpoczęliśmy dzisiaj drugą rundę, przed nami trzecia runda, zanim wejdziemy na giełdę. Z końcem września, początkiem października właśnie wchodzimy na giełdę. Z końcem tego roku z kolei startujemy z aplikacją, która będzie służyła wykreowaniu tego awatara dla influencerów. Koniec tego roku to jest właśnie ta aplikacja i pierwsza połowa albo przełom 2023 to jest udostępnienie użytkownikom pierwszego lobby, pierwszej strefy dla publiczności. Jeżeli chodzi o moje doświadczenie z metaversami, działam w kilku projektach. Pod koniec 2019 startowałem w Sandboxie, znam też Decentraland, oczywiście ekosystemy sportowe, to jest to, co mnie również interesuje. No i tutaj muszę zadać dość trudne pytanie, ale myślę, że ważne. Mamy dużo tych metaversów i tak naprawdę czym Wasz metavers będzie się wyróżniał na tle tego, co już mamy, jakie być może inne problemy będzie rozwiązywał, bo myślę, że dzisiaj właśnie to, co spowoduje, że użytkownicy będą gdzieś tam patrzeć na ten metavers, a nie inny, to jest właśnie ten problem, który projekt musi rozwiązać i tutaj chyba ciężkie zadanie. Odpowiedź jest bardzo prosta. Jesteśmy w momencie, w którym internet był może w roku 92, 94, tak? Stron internetowych jeszcze nie było dużo, ale ci, którzy widzieli w tym potencjał, rozwijali tą technologię, wierzyli w nią. I mógłbyś w 92 zadać mi pytanie, co jeżeli już jest strona, która informuje ludzi o tym, co się dzieje na świecie? Czy widzicie takie zagrożenie? Absolutnie nie. Im więcej metaversów, tym lepiej. Nikt nie jest w stanie przewidzieć przyszłości. Na pewno metaversy będą w jakimś czasie ze sobą zintegrowane. Na pewno będzie to jeden ekosystem, na pewno będziemy doświadczali w ogóle internetu bardziej jako experience, a nie jako chodzenie i scrollowanie stron internetowych. To nie jest pytanie do tego, to nie jest pytanie o to, czy nasz metaverse będzie jedynym na świecie. Nie będzie. Możemy związać ludzi naszym brandingiem, jakby zainteresować ich naszym podejściem, ale trzeba pamiętać, że
mogę dzisiaj stworzyć swojego awatara w naszym świecie, bo on będzie wyglądał inaczej, ale tych awatarów każda z osób, ja, ty możesz mieć 20, dlatego że będziemy uczestniczyli w różnych rzeczywistościach jakby w tym samym czasie, tak? Metaversów będzie dużo, tak samo jak jest dużo stron internetowych. Chodzi o to, żebyśmy byli przygotowani na wielki boom, na to, że trendy związane z tym, jak doświadczasz internetu, się zmienią. I my chcemy być po prostu o krok przed innymi, chcemy być na to przygotowani. Metaversy dzisiaj potrzebują, tak jak powiedziałeś, już wspomniałeś, solidnego teamu, fajnego pomysłu, ludzi, którzy zagwarantują, że to będzie dowiedzione, dlatego że wkładają to w swoje serce, inwestują swoje pieniądze i myślę, że to wszystko jest po naszej stronie. My będziemy jednym z wielu metaversów, walczymy o to, żeby być jednym z pierwszych, bardziej interesujących metaversów, tak? Ale chcemy współdziałać z innymi metaversami. Nie postrzegamy i nie pozycjonujemy się jako konkurencja do Sandboxa, nie pozycjonujemy się jako konkurencja do Instagramu. Bardziej chcemy właśnie tworzyć wspólny ekosystem, chcemy współpracować, a nie konkurować. Czy dzisiaj już istnieje możliwość wejścia w Wasz projekt, zainwestowania? Na jakim mniej więcej tutaj takim etapie biznesowym jesteśmy? Tak jak mówię, chcemy tworzyć społeczność nie tylko wirtualnie, tworzymy też społeczność inwestorów. Pierwsza runda odbyła się z sukcesem, pokryliśmy praktycznie koszty produkcji tego projektu na tym etapie, który wszyscy możemy zobaczyć. Także tutaj jakby to był duży sukces z naszej strony. W tej chwili przed nami druga runda sprzedażowa, na której zbieramy też pokaźną sumę. Te wyniki, te wskaźniki są całkiem satysfakcjonujące. Myślę, że to będzie kolejny sukces, który będziemy niedługo mogli ogłosić. Druga runda trwa 7 dni. Także tutaj, jeżeli chodzi o finanse, dosyć dobrze nam się to spina. Są to środki, które są przeznaczane na właśnie finansowanie tego projektu od strony deweloperskiej. Deployujemy wszystko w dosyć szybkim czasie. To też pokazuje stopień zaawansowania wszystkich osób, które na tym pracują. Nie wiem, czy odpowiedziałem na Twoje pytanie, czy chcesz jeszcze jakoś się uzupełnić? Nie, myślę, że okej. Myślę, że będzie dość duży feedback, bo dla mnie również jesteście tematem nowym. Pamiętam, jak zobaczyłem te pierwsze informacje z Cryptoversa, że właśnie Wasz projekt będzie głównym tutaj partnerem. Wszedłem na stronę, trochę poczytałem, także zaczynamy oczywiście zbierać pytania, jeżeli projekt Was zainteresował. Myślę, że zaprosimy na live'a, zadamy pytania od społeczności, bo to jest również gdzieś tam mega ważne, żeby się odpowiednio pokazać i opowiedzieć, a myślę, że tych pytań trochę będzie. Także zapraszamy też na nasz kanał na Telegramie i na Discordzie. Tam możecie uzyskać wszystkie intrygujące Was odpowiedzi na temat naszego metaversu. Tam jesteśmy dostępni praktycznie cały czas, także zapraszam do kontaktu. Pamiętajcie, że budujemy też razem tą społeczność i Wasz feedback pomaga nam tworzyć nasz metavers. Mówię tutaj nasz, bo tak jak tutaj też zaznaczyliśmy, nie czujemy się właścicielem tego projektu. Raczej jakby zaczęliśmy coś i chcemy to wspólnie budować. Myślę, że będzie sporo pytań. Oczywiście wszystkie linki macie pod filmem, także link do strony internetowej, do grup, do wszystkich social mediów. Zaczynamy zbierać pytania i mam nadzieję, że widzimy się na live Krypto Ekipy. Dzięki. Dzięki bardzo.